Dzień dobry, szanowni państwo, jest mi niezmiernie miło państwa powitać na naszej konferencji prasowej otwierającej projekt Płocka Akademia Przedsiębiorczości i Innowacyjności. Także zaczynamy od promocji tak naprawdę klipu naszego programu. Studenci często narzekają, że na uczelni poznają tylko teorię, zamiast zdobywać praktyczne umiejętności niezbędne na rynku pracy. Jeżeli tobie też kiedyś przyszło to do głowy, czas wziąć sprawy w swoje ręce. Weź udział w projekcie Płocka Akademia Przedsiębiorczości i Innowacyjności. Czekamy na ciebie. Możesz zgłosić się indywidualnie albo w zespole. Spośród zgłoszeń wybierzemy najlepsze, które przejdą przez intensywny, super praktyczny program szkoleniowy. Uczestnicy dowiedzą się, jak tworzyć innowacje, jak zarabiać na swoich pasjach, jak pozyskiwać pieniądze na rozwój biznesu oraz będą objęci mentoringiem branżowym i technologicznym. Zwycięzcy programu otrzymają nagrody o łącznej wartości ponad 20 tysięcy złotych oraz międzynarodowy wyjazd rozwojowy. Jeżeli w Twojej głowie kołacze myśl o własnym biznesie lub chcesz nauczyć się, jak wdrażać innowacje, nie zwlekaj i zgłoś się już dziś. Dziękujemy i tak jak zapowiedziałem, poproszę pana marszałka o zabranie głosu, ponieważ bez wsparcia samorządu województwa mazowieckiego ten projekt w ogóle nie byłby możliwy do realizacji. Tak. Proszę państwa, no, uczestniczymy myślę w ważnym projekcie, który moglibyśmy powiedzieć, że wpisuje się bardzo w politykę rozwojową naszego województwa, naszego samorządu województwa mazowieckiego, ponieważ Mazowsze przedsiębiorczością stoi, tak? Ostatnie analizy i statystyki pokazują, że Mazowsze to jest ponad 900 tysięcy firm. Jeszcze niedawno mieliśmy ich ponad 800 tysięcy. Co roku przybywa około 20 tysięcy. Oczywiście część też jest likwidowana, ale generalnie to jest blisko 17% wszystkich przedsiębiorstw w ogóle zarejestrowanych w Polsce, więc jesteśmy na pewno regionem, w którym właśnie przedsiębiorczość, właśnie funkcjonowanie firmy od tych jednoosobowych poprzez oczywiście mikro, małe, średnie, no i taki gigant jak Orlen, tak? Mamy tych firm, tak jak powiedziałem, ponad 900 tysięcy i wytwarzamy na Mazowszu, proszę państwa, 24% polskiego produktu krajowego brutto. W warstwie finansowej to badania pokazują, że rok 2023 zakończył się na poziomie ponad 700 miliardów złotych. Przy 3 bilionach około naszego PKB krajowego. W euro to jest około 163 miliardów euro. Jakbyście państwo ustawili kraje Unii Europejskiej i Mazowsze pod względem PKB, to jest, znajdujemy się w środku tabeli. To jest takie województwo, które jest nawet w takim, powiedziałbym, kategorii krajów, oczywiście tych mniejszych krajów europejskich, jest w środku tabeli. W związku z tym my uruchamiamy bardzo liczne programy wsparcia dla rozwoju przedsiębiorczości. Wykorzystujemy do tego środki Unii Europejskiej. Przez te 20 lat tysiące przedsiębiorstw zostało wspartych różnego rodzaju projektami, czy to dotyczącymi wyposażenia, czy technologii. Też wspieramy bardzo te procesy transferu wiedzy, transferu nowych odkryć, ale też nowych technologii ze świata nauki do świata produkcji, do świata wytwarzania. Mamy też najwyższy potencjał naukowo-badawczy w Polsce, dlatego że określa się, że około 35% polskiego potencjału naukowo-badawczego jest zlokalizowanych na Mazowszu poprzez nasze wyższe uczelnie, jest ich prawie 100, ale też poprzez instytuty naukowo-badawcze. Kilkadziesiąt jest zlokalizowanych na Mazowszu. Więc tutaj to jest region, w którym te światy nauki i świat wytwarzania się po prostu przeplatają.
Te projekty, które dotyczą właśnie wsparcia dla określonych środowisk, w tym wypadku dla środowisk uczelni wyższych, zwłaszcza dla studentów, dla absolwentów wyższych uczelni, mają głęboki sens. Chodzi o to, żeby młodzi ludzie, którzy są dobrze wykształceni, nie trafiali tylko, tak powiem, do pracy najemnej, ale żeby też sami starali się budować swoją przyszłość poprzez powoływanie własnych przedsięwzięć gospodarczych. No i ten program ma temu służyć, tak? Ma kreować. Oczywiście warszawskie uczelnie, szereg z nich ma takie swoje własne centra aktywizacji, czy ten centra aktywności biznesowej, przedsiębiorczości. Tutaj chcielibyśmy, żeby przez ten projekt, również w Płocku, momentu około 4000 studentów, no bardzo ważny element, jakim jest filia Politechniki Warszawskiej, prawda, z tymi wszystkimi wydziałami, które też powinny służyć mazowieckiej gospodarce i mazowieckiej przedsiębiorczości. Liczę, że ten projekt no, odniesie taki skutek, że studenci, doktoranci, no, ci absolwenci, że zaczną się też tym interesować. No i cóż, życzę Państwu pomyślności. My wspieramy ten projekt obecnie w Płocku, ale też w Radomiu. Będziemy to sukcesywnie robili w pozostałych ośrodkach regionalnych, więc życzę, żeby ten projekt został, że tak powiem, przez Państwa dobrze wykorzystany. No a młodym przedsiębiorcom życzę, żeby im, że tak powiem, się powiodło. O jeszcze jednej rzeczy chcę powiedzieć. Od właściwie już 15 rok realizujemy taki program i projekt Innowator Mazowsza. I to jest bardzo ciekawy projekt. Są dwie kategorie. Młoda innowacyjna firma i młody innowacyjny naukowiec. No, zwłaszcza ten młody innowacyjny naukowiec właśnie skierowany jest do doktorów, do młodych doktorów, którzy swoją pracę doktorską zgłaszają do takiego konkursu. Odpowiednie grono ludzi kompetentnych ocenia to później. I często to jest początek jakiejś dobrej drogi do, no, do sukcesów też biznesowych, tak? Także życzę, żeby ten projekt był rzeczywiście podstawą dla dalszego rozwoju przedsiębiorczości w Płocku i na ziemi płockiej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dzień dobry Państwu, Panie Marszałku, Szanowni Goście. Bardzo mi miło, że mogę dzisiaj powiedzieć o programie, którego powodzenie i którego w ogóle idea zrodziła się właśnie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego. Idea doprowadziła do zorganizowania konkursu, do którego złożyliśmy propozycję realizacji i tak przy finansowaniu właśnie z budżetu Województwa Mazowieckiego mamy przyjemność prowadzić Płocką Akademię Przedsiębiorczości i Innowacyjności wraz z naszym partnerem, Stowarzyszeniem Akademia Ekonomika. Bardzo się cieszę, że mogę dzisiaj o tym opowiedzieć, ponieważ jest to już tak naprawdę drugi program rozwoju przedsiębiorczości akademickiej, który mam okazję współtworzyć w Płocku. Poprzedni odbył się, jak sprawdzałem, chyba 7 lat temu i był tym razem finansowany ze środków tutaj lokalnych. Jesteśmy więc taką trochę kontynuacją działań, które wtedy rozpoczęliśmy. Drodzy Państwo, może słowo na temat naszej organizacji. My jako Startup Akademii jesteśmy akredytowaną instytucją otoczenia biznesu, akredytowaną właśnie przy Urzędzie Marszałkowskim i udało nam się zbudować pewien ekosystem wsparcia dla pomysłodawców i dla innowatorów jako takich. Dlatego nasze działania kierują się na początku do młodzieży. I o tej młodzieży już za chwilę powiem. Następnie pracujemy ze studentami, realizując programy inkubacyjne przy większości topowych politechnik naszego kraju. Zorganizowaliśmy kilkanaście już takich programów inkubacyjnych. A następnie pracując już ze startupami, ze spółkami, realizowaliśmy ogólnopolskie programy, w których wsparliśmy ponad 300 spółek, również finansowo za pomocą środków, tym razem z budżetu centralnego. Co jest istotne, nie tylko tworzymy przestrzeń dla studentów, ale również dla naukowców, ponieważ pracujemy z wieloma instytutami badawczymi, które również dzięki temu komercjalizują swoją wiedzę i odkrycia naukowe. Następnie wspieramy te podmioty za pomocą zewnętrznych funduszy i pomagamy im się rozwijać tak, aby tutaj właśnie na Mazowszu powstawały firmy, z których jesteśmy dumni na skalę lokalną, regionalną, ale także krajową.
Drodzy Państwo, w ramach naszego programu pierwszym elementem takiego wsparcia, który szykujemy dla uczestników, jest bootcamp, czyli taki dwudniowy, intensywny program rozwojowy, który odbędzie się 50 metrów dalej, 50 metrów obok, tutaj na stadionie Wisły Płock, która również gości nas dzisiaj na konferencji, za co bardzo serdecznie dziękuję przedstawicielom klubu i miasta za współpracę w ramach tego programu. W trakcie tego dwudniowego wydarzenia kilkudziesięciu studentów, ale także pracowników dydaktycznych czy doktorantów będzie mogło zmierzyć się i skonfrontować swój pomysł biznesowy z pierwszym właśnie zetknięciem z rynkiem. Będziemy pracowali nad modelami biznesowymi, nad analizą rynku i tak spośród uczestników zaprosimy najlepsze zespoły do półfinału, który będzie odbywał się mniej więcej za około miesiąc i w ramach tego półfinału wyłonimy już zespoły, które będą otrzymywały bardzo daleko idące wsparcie rozwojowe, szkoleniowe i merytoryczne. Obecnie prowadzimy rekrutację, w związku z czym bardzo ważne jest to, aby powiedzieć, że do programu mogą się zgłosić wszyscy studenci studiujący w Płocku oraz pracownicy naukowi uczelni, ale także studenci innych uczelni, którzy z regionu płockiego się wywodzą. Więc mogą studiować w Szczecinie, ale jeżeli pochodzą stąd, tutaj będą otrzymywali wsparcie, które będzie przydatne dla nich na ścieżce zawodowej. Program złożony jest z wielu etapów, ale chcielibyśmy, aby to największe wsparcie było udzielane właśnie od tak naprawdę drugiej połowy czerwca do listopada. W ramach tego zorganizujemy liczne warsztaty, kilkaset godzin doradczych z ekspertami biznesowymi, technologicznymi i z ekspertami, którzy mogą nadać ten realny, rynkowy charakter temu projektowi. A ten charakter możemy nadawać również dzięki firmom, które zostały partnerami naszego wydarzenia i rzucają wyzwanie młodym pomysłodawcom, które oni mogą rozwiązywać, aplikując do naszego programu. Zakończeniem naszej inicjatywy jest finał, czyli Demo Day, który odbędzie się pod koniec listopada gdzieś na terenie Płocka. Kto wie, może również w tych pięknych murach. I w ramach tego wydarzenia będziemy przyznawać konkretne nagrody. Może jeszcze wspomnę, zwycięzca półfinałowego tego Semi Demo Day otrzyma od nas pokrycie kosztów wyjazdu na konferencję międzynarodową tak, aby również te międzynarodowe trendy mogły być sprowadzane tutaj na płocką ziemię, tak aby pomysłodawcy mogli inspirować się tym, co nowoczesne, najbardziej nowatorskie i szukać tych innowacji również za granicą. Drodzy Państwo, nagrody. W ramach programu przewidzieliśmy dla zwycięzców łączną pulę nagród o kwocie 20 tysięcy złotych. Jest przewidziana nagroda publiczności oraz nagroda główna, ale co istotne, dzięki współpracy z ogromną międzynarodową firmą technologiczną, czyli OVH, otrzymaliśmy dodatkowe nagrody o wartości 30 tysięcy euro w bonach technologicznych na systemy chmurowe dla innowatorów, którzy mogą dzięki temu znacząco zmniejszyć koszty tworzenia swoich rozwiązań właśnie w internecie. Wiemy, że bardzo wiele pomysłów tego potrzebuje, dlatego dzięki współpracy z tą międzynarodową firmą będziemy w stanie zmniejszyć koszty tworzenia tych systemów informatycznych. Również przedstawiciele naszego partnera będą zaangażowani we wsparcie merytoryczne dla naszych pomysłodawców. Kogo zapraszamy? Zapraszamy nie tylko uczestników, ale zapraszamy również media. Bardzo serdecznie dziękujemy Państwu, że tutaj jesteście, ale zapraszamy również przedstawicieli firm, którzy chcieliby być może jakieś swoje wewnętrzne wyzwania rozwiązywać za pomocą zewnętrznych innowacji, zewnętrznych technologii. Bardzo się cieszymy, że ten projekt może być zarzewiem tworzenia nie tylko pomysłów studenckich, ale także dzięki współpracy z innymi podmiotami, takimi jak Politechnika Warszawska, która tworzy swój program inkubacyjny już na szczeblu tym centralnym, ale również dzięki Radomskiej Platformie Startowej, która swoim zasięgiem obejmuje cały obszar województwa mazowieckiego, jesteśmy w stanie uczestnikom naszego programu zaproponować coś więcej. Coś więcej, czyli po zakończeniu mogą aplikować do platformy, gdzie otrzymują usługi o wartości około 100 tysięcy złotych, a następnie mogą otrzymywać grant w kwocie 600 tysięcy złotych już od Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, a następnie w kwocie nawet 3 milionów wsparcie rozwojowe. Dlatego uważam, że takie programy jak ten są brakującym ogniwem pewnej ciągłości wsparcia. My dzisiaj, pracując ze studentami,
oferujemy im możliwość zbudowania kompetencji, które potem mogą wykorzystywać w bardziej zaawansowanych, znacznie mocniej finansowanych programach, które te kilka milionów złotych mogą przeznaczyć na pojedynczy projekt. Uważamy więc, że ta cegiełka, którą stawiamy tutaj dzięki środkom województwa mazowieckiego, jest niezbędna, aby zasilać te rządowe programy odpowiednimi projektami. Chciałbym podziękować wszystkim partnerom, którzy wspierają nas w realizacji tego programu. Jak widzicie Państwo, jest to już sporo firm i sporo organizacji, które gdzieś włączają się w tą edycję. Dzięki temu mamy takie głębokie przekonanie, że program będzie nie tylko merytoryczny, ale przede wszystkim mocno osadzony w realiach rynkowych, czyli takich, które odpowiadają na to, czego ci innowatorzy, co oni będą tworzyć. Wierzymy, że spośród nich być może wykluje się kolejny innowator Mazowsza, a my muszę powiedzieć, że jako Startup Academy dwa razy mieliśmy okazję być realizatorem tego konkursu na zlecenie właśnie Urzędu Marszałkowskiego. Drodzy Państwo, to nie jedyne działania, które realizujemy na Mazowszu, ponieważ również przy współpracy z Instytutem Łukasiewicza w Radomiu, ale także Izby Przemysłowo-Technologicznej Ziemi Radomskiej również mamy przyjemność realizować projekt właśnie Radom, miastem przemysłu przyszłości, i 20, czyli w poniedziałek, organizujemy dużą konferencję na temat przemysłu 4.0 i gospodarki obiegu zamkniętego, ale również na terenie subregionu radomskiego prowadzimy program, również współfinansowany ze środków województwa, skierowany do młodzieży. Młodzieży, której chcemy pokazać, jak mogą się rozwijać i że te kompetencje przedsiębiorcze są ważne tak wcześnie, jak to tylko możliwe, czyli w tym wieku szkół ponadpodstawowych. Także, drodzy Państwo, chciałbym wskazać, że te wszystkie elementy, one się zazębiają. Jedni uczestnicy trafiają najpierw tam, potem trafiają do innych programów, dzięki czemu jest naprawdę taki przemyślany system wsparcia, którego mamy przyjemność być częścią. Jeżeli możemy liczyć na Państwa wsparcie, tutaj patrzę głównie na przedstawicieli uczelni, zwracamy się z gorącym apelem o przekazanie tej informacji do swoich studentów, do wykładowców. Bardzo się cieszymy, że studenci również są z nami, ponieważ no, dla nich to robimy. Mamy nadzieję, że te działania będą trafią po prostu na żyzną glebę i będą owocować w kolejnych latach. Dziękuję Państwu bardzo. Myślę, że na zakończenie będzie również czas na pytania. Witam Państwa bardzo serdecznie. Właśnie w Stowarzyszeniu Akademia Ekonomika praktycznie nieprzerwanie od 2010 roku realizujemy różnego typu projekty. To zawsze zaczynało się od projektów akademickich, studenckich. Natomiast w Płocku zauważyliśmy na przestrzeni tych lat bardzo duży potencjał wśród młodzieży szkół średnich. Stąd też od zeszłego roku w Stowarzyszeniu prowadzimy technikum, Mazowieckie Technikum Innowacji, które też będzie tutaj partnerem w tym naszym projekcie, ponieważ środki, które są przekazane na realizację projektu, no, też muszą być w rozsądny sposób wydatkowane i bez wolontariatu, który był przewidziany właśnie w projekcie, który właśnie chcemy tutaj wdrożyć, można powiedzieć, rękami też naszych uczniów, się pojawi. Uczniowie będą się przyglądali studentom, będą obserwowali, jak tworzone są te biznesy, i miejmy nadzieję, że właśnie też później będą mogli brać udział w takich programach już później, jak wybiorą odpowiednią uczelnię. Tak więc tutaj współpraca z tymi uczelniami, myślę, że będzie kluczowa, ponieważ nasi uczniowie mogą wtedy płynnie też do Państwa trafiać. I tak jak to było powiedziane, to jest naprawdę przemyślany program. W zasadzie, jeżeli chodzi o naszych partnerów, to i bardzo dziękuję przedstawicieli właśnie firm sierpeckich, przedstawicieli firm płockich za to, że mieli też okazję dzisiaj dla nas poświęcić czas, ponieważ będziemy ten projekt tutaj realizować. No ale jest ten jeden parametr taki najbardziej, można powiedzieć, dla nas nieprzewidywany, właśnie ta chęć studentów, tak? I tutaj chcielibyśmy, żeby ci studenci znaleźli dla nas właśnie czas i energię. No i doprowadzimy ten projekt na pewno z sukcesem, o czym będziemy regularnie informować i chwalić się. Tak więc z mojej strony, nie przedłużając, szanując Państwa czas i zdrowie, bardzo dziękuję. Miło móc zabrać głos jako przedstawiciel studentów Politechniki Warszawskiej. Dzisiejsze spotkanie jest dla nas wszystkich wyjątkową okazją, aby wspólnie zastanowić się nad przyszłością przedsiębiorczości akademickiej, przedsiębiorczości innowacyjności w naszym regionie. W szczególności chciałbym zwrócić uwagę na znaczenie projektu, jakim jest Płocka Akademia Przedsiębiorczości i Innowacyjności. Z perspektywy studentów programy inkubacyjne, takie jak ten, są niezwykle cenne i potrzebne. Przede wszystkim oferują one wsparcie merytoryczne i mentoring. Młodzi ludzie, którzy mają innowacyjne pomysły, często potrzebują doświadczonych mentorów,
którzy pomogą im przekuć te pomysły w rzeczywistość. Płocka Akademia Przedsiębiorczości i Innowacyjności zapewnia dostęp do ekspertów z różnych dziedzin, którzy dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem. To nieoceniona pomoc, która pozwala studentom unikać błędów i korzystać z najlepszych praktyk. Dodatkowo programy inkubacyjne oferują dostęp do zasobów i infrastruktury. Nowoczesne laboratoria, sprzęt oraz przestrzenie coworkingowe są niezbędne do prowadzenia badań i rozwijania nowych technologii. Dzięki temu studenci mają możliwość pracy nad projektami, które w innych warunkach byłyby poza ich zasięgiem. To otwiera przed nimi ogromne możliwości i pozwala na realizację najbardziej ambitnych planów. Akademia stwarza także warunki do nawiązywania kontaktów z innymi młodymi przedsiębiorcami, inwestorami oraz przedstawicielami firm. Networking i współpraca są kluczowe w dzisiejszym świecie, a dzięki Akademii studenci mogą budować sieć kontaktów, która będzie wspierać ich na różnych etapach kariery zawodowej. Wspólne projekty, wymiana doświadczeń i wzajemne wsparcie to elementy, które znacząco zwiększają szanse na sukces. Nie możemy też zapomnieć o możliwościach testowania i wdrażania innowacji. Inkubatory pozwalają na przeprowadzanie testów oraz wdrażanie prototypów w kontrolowanych warunkach. Studenci mogą eksperymentować i doskonalić swoje projekty bez obaw o duże koszty czy ryzyko niepowodzenia. To daje im swobodę twórczą i motywację do dalszego działania. W ramach programu oferowane są różne formy wsparcia finansowego, w tym granty, stypendia oraz możliwość pozyskania inwestorów. To kluczowy aspekt, który pozwala młodym przedsiębiorcom na realizację ich pomysłów bez obawy o brak środków na start. Dostęp do finansowania otwiera przed nimi drzwi do realizacji marzeń i umożliwia skupienie się na rozwijaniu innowacji. Płocka Akademia Przedsiębiorczości i Innowacyjności to projekt o ogromnym znaczeniu dla społeczności akademickiej. Daje on młodym ludziom nie tylko narzędzia do realizacji swoich marzeń, ale również inspiruje ich do podejmowania odważnych decyzji i działań na rzecz innowacyjnego rozwoju naszego regionu. To inwestycja w przyszłość, która przyniesie korzyści zarówno nam, jak i całemu społeczeństwu. Dziękuję za uwagę i zachęcam wszystkich studentów do aktywnego udziału w programie Płocka Akademia Przedsiębiorczości i Innowacyjności. To szansa, którą warto wykorzystać.